Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, 50 werset. A oto mąż imieniem Józef, członek rady, mąż dobry i sprawiedliwy, z żydowskiego miasta Arimatia, który się nie zgadzał z postanowieniem rady i z ich postępkiem i oczekiwał Królestwa Bożego. Przyszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa i zdjąwszy je, owinął w prześcieradło i złożył w grobowcu w skale, gdzie nikt jeszcze nie leżał. A był to dzień przygotowania i nastawał sabat. A szły też za nim niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało Jego. Powróciwszy, zaś przygotowywał wanności i maść i przez sabat zaś odpoczywał według przykazania. Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały, i zastały kamień odwalony od grobowca. A wszedłszy od środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy był z tego powodu zakłopotany, stały się, że oto dwaj mężowie przystąpili do nich w lśniących szatach. A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, ale wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. I wspomniały na jego słowa. I zawróciwszy od grobowca, doniosły o tym 11 i wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena i Joanna i Maria, matka Jakuba i inne z nimi, które odpowiedziały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie i nie dawali im wiary. Piotr zaś wstawszy, pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące prześcieradła, i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus, jak zakończył dzieło na ziemi i zawołał do Pana: Tetelestę, zakończyłem, wszystko się skończyło, i oddał swego ducha Bogu, umarł. I w taki sposób ciało Chrystusowe pozostało samo i bez ochrony. I zazwyczaj ciała tych, którzy zostały skazani na śmierć, zostawiali dla dzikich zwierząt albo rzucali do przepaści. I teraz z Jezusem się tak nie stało. I teraz zadziałał Bóg w sposób, który On zna, wybierając ludzi, którzy uczynią wolę Boga, czyli to, co się ma stać. Dzieło Boże nie zatrzymuje się. Czy żyjemy, czy umieramy, jesteśmy Pana. Umarł Chrystus, dzieło się nie zatrzymało. I odważę się i powiem teraz, że teraz się wszystko zaczyna. I w taki sposób Bóg wybrał Józefa z Arimatia, członek rady, ministra, ale i Nikodyma, który też był z rady żydowskiej. I tych dwóch wybrał i odważył się Józef z konsekwencjami, aby pójść do Piłata, poprosił o ciało Jezusa i aby wypełniło się słowo prorocze, że został, bo musiało ciało Chrystusowe być pochowane w bogatym grobie, grobowcu,
stamtąd będzie widoczne zmartwychwstanie Jego. Ten człowiek, którego wybrał Bóg, aby uczynił wolę Boga, pewną rzeczą jest, że w ciągu dalszym stracił swoje życie. Nie, że żył, ale jak żył. Na pewno Izraelici odsunęli go, stracił pracę, stracił, tak jakbyśmy powiedzieli, wszystko, ale Bóg go wybrał i jego imię jest napisane w Ewangelii, w Księdze Życia. Dlaczego? Bo przyjął wybór Boga. Jak to uczynił Bóg? Włożył do jego serca ciężar co do ciała Jezusa. Jak przychodzi ciężar do naszego życia, wiedzmy, że coś chce Bóg, abyśmy zrobili. Coś chce, abyśmy poprawili. Coś chce, abyśmy zrobili. To nie jest łatwa rzecz, abyśmy wykonywali to, co Bóg nas prowadzi, wkładając nam ciężar na serce. W ogóle to nie jest łatwo. Konsekwencje są mi wiele razy bolesne, ale ma wielką zapłatę, bo jest potrzebna odwaga, abyś wykonywał wolę Boga, którą ci objawia Bóg, wkładając do twojego serca ciężar. Dlatego apostoł Paweł mówi: zważajcie, abyście nie odrzucali swojej odwagi, która ma wielką zapłatę. Wielką zapłatę miał i ma na wieki wieków Józef z Arimatii, bo odważył się i wykonał to, co żaden z uczni, żaden z pierwszych wielkich, których wybrał Bóg, nie odważył się i nie zrobił tego. I nie jest to tylko, że się odważył, tak jak jest to napisane w Ewangelii świętego Jana, ale miał też możliwość, bo był bogaty i miał taki grobowiec, ale to wszystko straci. Dlaczego? Bo Bóg mu nałożył ciężar na sercu i on wykonał wolę Boga. I naprawdę Piłat dał mu ciało Jezusa i on je wziął, obwinął w prześcieradło, namaścił go razem z Nikodemem, dwóch mężczyzn. Uczynili to, co zazwyczaj robiły kobiety według zwyczaju żydowskiego w tamtym okresie. I pomyślcie, jakim stanie było to ciało. Pełne krwi, pełne ran, wymęczone. 3 godziny był martwy na krzyżu. 6 godzin na krzyżu. 3 godziny martwy. Cały dzień, całą noc był męczony. I wyobraźcie sobie, jakim stanie było to ciało. Ale jednak odważyli się wobec Piłata i uczynili to, co trudno wykonuje człowiek. Wzięli, obmyli to ciało, namaścili wonnościami, obwinęli prześcieradło i złożyli w grobowcu, w skale Józefa, gdzie jeszcze nikt nie leżał. Obwinęli mu głowę, tak jak jest napisane w Słowie Bożym. Zatroszczyli się o to ciało. To nie jest łatwa rzecz, bracia i siostry, ale to jest głos Boga, który przyszedł do serca Józefa, wkładając ciężar, że ktoś to musi zrobić i zrozumiał, że tym ktoś jest sam Józef. Z pomocą Nikodema. I zazwyczaj omijamy to, ale tak jak mi to pokazał Bóg, to było wielkie dzieło, które wykonał, bolesne, ale z konsekwencjami złymi. Co do osoby Józefa, ale wszyscy znają niebo, ziemia, wszelkie moce. Wszyscy znają od Józefa, o Józefie z Arimatii.
o którym jest napisane w Ewangelii Chrystusowej na wieki wieków. I niektóre niewiasty, które razem szły z Jezusem i przybyły z Galilei, widziały grób z daleka oraz jak składano ciało Jego. Bo to był pogrzeb Jezusa. Z daleka, jak zobaczyli, gdzie został złożony, jak zobaczyli wszystko, w ciągu dalszym poszły i one do domu, przygotowały wonności i maści, aby uczyniły to, co miały zrobić w ciągu dalszym, trzeciego dnia martwym, aby znowuż namaściły martwe ciało wonnościami. I w sobotę wszyscy byli, odpoczywali. I Bóg jest tym, który troszczył się w zupełnej niemocy Jezusa o ciało Jezusa. I teraz Bóg jest ten, który będzie kontynuował swoje dzieło, bo pierwsza część była troska, i druga część była działanie i objawienie u ludzi. Troska między ludźmi, których wybrał. I bracia i siostry, nie możemy odejść od tego. To jest bardzo poważne, bo ciało Chrystusowe jest Kościół, jest wielką czcią, wybór Boga, aby ktoś troszczył się o ciało Chrystusowe. Aby je sprzątał, aby je... I oczywiście naturalnie i duchowo niepozwalane jest w Kościele, aby był brud i grzech. Trochę kwasu, całe ciasto zakwasza. Kościół musi być w uświęceniu, w czystości. Jak z uczuciem i albo z niezainteresowaniem zostawisz trochę grzechu w Kościele, wtedy cały Kościół powoli, tak jak dasz trochę kwasu do mąki, tam to ciasto zakwasi się. I tak samo jest w naszej rodzinie, między naszymi dziećmi, w naszym życiu, jeszcze bardziej w Kościele. Musi być czysty, musi być oczyszczone ciało Chrystusowe. I to jest przykazanie Boga dla ludzi, tak jak dla Józefa na przykład. Przykazaniem jest, bo Józef przyjął przykazanie i mógł je wypełnić. I w naturalny, i w duchowny sposób mógł wykonać. I Nikodem też. I teraz przychodzi druga opieka nad ciałem, martwym ciałem Chrystusem, ale to się nie stanie nigdy, bo będzie za późno dla kobiet. Miały szansę, ale nie przybliżyły się. Teraz przygotowują się, aby wykonać to drugi raz trzeciego dnia. Ale jednak ich gorliwość i ich miłość pchały je, aby poszły, pomimo że był problem, widziały to, wiedziały o tym, że grobowiec w skale został zamknięty z kamieniem dużym i na pewno, pewną rzeczą było, że nie mogli tego odsunąć. Na pewno wiedzieli, bo na pewno było to słynne, że arcykapłanie i faryzeusze i uczeni w piśmie dali też żołnierzy, aby pilnowali ten grób, że być może w zmartwychwstanie, tak jak nam powiedział, tak jak im powiedział Pan, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Kto się będzie teraz opiekował? Znowuż Bóg. Aby wypełniło się to, co chcieliły zrobić kobiety. Znowuż Bóg. Teraz nie będzie ludzi. Teraz jak nie może być człowiek, który by to uczynił, teraz wysyła anioła. Anioł chwalebny
odwalił kamień, czyniąc trzęsienie ziemi. Zmartwychwstał nasz Pan. Prześcieradła znalazły się tam, gdzie było ciało i szaty, tam, gdzie była głowa. I kobiety, jak znalazły się przed tym grobem i zobaczyły, że jest odwalony kamień grobowca, i jest, mówią, że był korytarz do tego grobu. Przeszli do środka i tam zobaczyły, że nie było ciała, i dwóch aniołów poinformowało ich, że nie szukajcie żywego między martwymi. Nie ma go tu, ale wstał z martwych, i one były pierwszymi, które usłyszały dobrą nowinę. Wspomnijcie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei, że musi Syn Człowieczy być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a dnia trzeciego powstać. Usłyszały to, przypomniały sobie. I ona była Maria Magdalena, Joanna i Maria matka Jakuba. Joanna była matką być może synów Zebedea, i Maria matka Jakuba to była matka Pana i inne z nimi. Pobiegły, poszły do apostołów i opowiedziały apostołom, co się stało, ale uczniowie nie mogli przyjąć i nie uwierzyli. Dlatego niech nam się nie wydaje dziwne, że później, jak został wzbudzony z martwych Pan, Tomasz nie uwierzył uczniom. Co do zmartwychwstaniu, nie wierzysz, dlatego, bo ci mówią. Wierzysz, bo wiesz, że wierzysz w Jezusa Chrystusa. Jak ci się nie objawi Jezus Chrystus, nie możesz przyjąć zmartwychwstania. Przyjmujesz, ale w sercu twoim się nie mieści. I Piotr i Jan pobiegli od razu. Szybszy Jan. I wszedł pierwszy Piotr. Zobaczyli te ciało, którego nie było, ale nie uwierzyli, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Bóg więc w drugim stadium, bo jako troszczył się o ciało Chrystusowe, i teraz druga rzecz jest, aby zważył, szczególnie objawiając w słowach, poprzez swoje słowo, poprzez aniołów, aby objawił zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ludziom. Aby przygotował ludzi, aby przyjęli zmartwychwstałego Chrystusa, który zmieni wszystko w ich życiu. Przygotowanie stanie się poprzez ludzi i jak nie może, przez aniołów. Kobietom stało się poprzez aniołów i uczniom i apostołom stało się poprzez kobiety, poprzez ludzi. Czyli nic w życiu człowieka, który wzywa Pana, nie jest przypadkiem. Nic. Wszystko jest zaplanowane przez Wszechmogącego Boga aż do chwili, w której człowiek pozna poprzez osobiste doświadczenie, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jak sam Jezus przemówi do niego i nawiedzi go. Przypomnijcie sobie o Pawle, prześladowca, szczery jednak, w niewiedzy czynił to, co wyrządzał Kościołowi, aż do chwili, jak mu się Pan objawił. Wtedy wszystko się zmieniło. Ale to nie jest tylko to, bracia i siostry.
To nie jest pierwsze doświadczenie. Jest stwarzany w ciągu dalszym związek człowieka z Chrystusem. Tylko Chrystus może cię przekonać. Co do wszystkich rzeczy, które będziesz miał w swoim życiu i to, co mamy w swoim życiu, to nie są proste rzeczy. To są trudne rzeczy. Ale jak Chrystus da ci swoje słowo, wtedy wszystko stanie się łatwe. Trudna jest rzecz, aby przekonały kobiety apostołów. Trudną rzeczą jest, aby zostały przekonane kobiety przez aniołów. Być może niemożliwe. W ciągu dalszym jednak zobaczymy, że jedne nawiedziny Jezusa Chrystusa były wystarczające, aby się zmieniło serce po pierwsze, aby uwierzyło, aby przyjęło, aby otworzył się duch po drugie, aby zrozumiał duchowne rzeczy i aby przyjął przykazanie i posłannictwo Chrystusowe po trzecie, mówiąc, że od tego momentu będę ja zawsze z Tobą. To się stało wtedy. Stało się w ciągu dalszym dla każdego z nas osobno, ale najważniejszą rzeczą jest, że to się dzieje u każdego z nas osobna przez cały czas, aż do usłyszenia trąby Bożej, jak zobaczymy, że ciało nasze się przemienia.